Witam, witam. Kolejny to jest drugi odcinek z kamerki tej z naszego z naszego no wiecie. Znajdźmy sobie klienta, który. No, tu widzę, że teraz kursy nocne są 600 zł, to się nie opłaca. 600. Elektryk. Mam poziom 19. Tyś, nie, 180. Chuj, to nie chcę. Wiecie, to jest też tak, że tutaj trasy się jeszcze nam odblokowywują, nie? Tu coś jest i tu coś jest. I tak naprawdę w sumie to bym mógł też jechać i zwiedzać w sumie. Ale dobra, nie będziemy się rozdrabniali. 400. sześćdziesiąt. Bierzemy 1000 zł facet chce nam dać. No to dlaczego nie? Ustawimy sobie kamerkę tej tom. Nie jedziemy, moi drodzy. Brakuje mi jeszcze takiej gry, której można by było zrobić swój własny biznes, nie? No, wiecie, o co mi chodzi. W sensie, że jeździcie sobie po warzywa, po owoce, macie swój sklep, musicie płacić podatki i wszelkiego tego rodzaju rzeczy. Może i taka gierka wyszła. Jeżeli nie, no to napiszcie. Jeżeli wyszła, to napiszcie. Jeżeli nie wyszła, to też dajcie znać. Bo chętnie bym taką grę zagrał, taką naprawdę realistyczną, że trzeba jechać, kupować, targować się, takie wiecie, no. Podbiło mi na krawężniczku. O, śmieciarka. Pierwszy raz widzę do śmieciarka. Pierwszy raz widziałem śmieciarkę tu w ogóle. Taksówki stoją. Gdzieś tam policja sobie. My sobie tutaj zajeżdżamy. Od naszego klienta. W takim razie jedziemy. Na 60 sobie tutaj
To możemy jechać na skróty. No i elegancko tutaj sobie ciśniemy. To nie ma raczej 30, więc można sobie te 50 na godzinę myknąć trochę szybciej. Tu mamy 30. A to mnie denerwuje, że to między blokami te 30 trzeba jechać, nie? Nie wiadomo, że... I hope we don't get stuck in traffic today. Gdzie? W nocy, panie? I'm sure we'll be fine. Oh, that's great. Thank you. I've been driving this route for a while now, so I know all the shortcuts. That's a relief. Being stuck in traffic is the worst thing for me. Well, you're in good hands. Dobra, ciśniemy tutaj. O, pyza. To jest wypadek. Ale to. Na tej stronie to akurat mnie nie interesuje. Czego trąbisz? Zdążymy na ten spektakl pana. Tak się jeździ z taksówką Krzysztofa M. Jadą chłopaki tam. Nie przypisanie kierowcy, ale trzymanie pensję. Jak to jest?
Nie jedziemy. To zarobiliśmy i tak w sumie te 300 zł. Dobrze, proszę pana, gdzie tutaj pana będziemy trzeba wysadzić? Dobra, proszę pana. Tu się kończy nasza droga. Dziękuję za piękną jazdę. No i bierzemy kolejne zadanie. 800 zł. Takie po dwa zlecenia będę brał. Tak, żeby na odcinek też, wiadomo, nie za dużo było. Bo ja bez licencji jadę. Cicho, może się nie czają. To właśnie z tego pasa odjechał na wprost. Dobra, szybko, 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 szybko. O, tędy chyba nie jechałem tym wiaduktem. To chyba o to chodzi. Albo tu? A tu jest graffiti. Żeby mnie zranie nie pyknęli. Dobra, siada babka. Jak babka nie zrobi. Lecimy, proszę panią, na lotnisko, tak? Dobrze. No to skąd pani jedzie? No, to z takiej wsi, powiada pani. To przepraszam, to taka ta mała stuczka. No ten jak tam, o ten też, poszli.
Muszę tu kolor zmienić. Trochę podtuningujemy tym samochód. Proszę panią, elegancko tutaj Toyotą. Czy się opłaca na takim kursie? Czy na takiej pracy? Nie. Każdy ma podzielone słowa, nie? Wie pani, tu paliwo w firmę wchodzi, koszty w firmę w większości. Nie ma co narzekać. Gdyby jeszcze mi pracownicy zarabiali, a nie tylko brali pensję. Chociaż nie wiem, czy oni nie zarabiają. Musiałbym się zobaczyć sobie. Po tym kursie myślę. Chyba, że będą dobre kursy, no to wtedy będziemy robić, a... Jeżeli będzie jakiś słaby kurs, to ja sobie wrócę do biura. No i tyle, no. Jak hamuje. Nie wiadomo, nocne imprezy, jak to nocne imprezy, nie? Człowiek popije, się pobawi. A potem chcę wrócić do domu, nie? I wtedy to my taksówkarze jedziemy. Oj, oj, oj. Przeleciał niczym struś pędzi wiatr. No. Dwa kursy i 5000. Znaczy no nie dwa kursy do 5000, tylko uwielbiam przez te kurwa ich miasta jeździć, przez te osiedla. A tu jest wszędzie 30. Ale tego znaku w ogóle jeszcze nawet nie ma go.
Przez to się zaczęło jechać. Strasznie się te auta kopią. Maksiu, oddaj portfel. Dziękuję. Cały się będzie lepił. Dobra, moi drodzy, 810 bez premii. A kolejny. Długi. Dobra, nie chce mi się. Mam 5200. Jedziemy do garażu. No, trochę się zużyło. Wiadomo. Kierowca. O, to mi się... To jest dwa. Daj. Dobra, sprawdźmy sobie zarządzanie. Jest tylko jeden kierowca. A czemu ten kierowca jest w ogóle? Pracownicy. Czekaj. Dobra, na tą chwilę. O! On może wozić VIP-y. Bierzemy. Zresztą VIP-y to i tak takie wiecie, nie? Nie wiem, gdzie te VIP-y są. Szczerze, turystyczna. Turystyczna to przynajmniej jest turystyczna. Mieszkalne. Centrum. Dobra, damy na. Niech jeździ. Od 12 PM. Dobrze. Nie, z wami będę się żegnał. Dziękuję. Cześć.